Ale piękna lokomotywa. Piękna brzana. Walka. Poszła plecionka. Już kotwicę wyciągałem, chciałem płynąć za nią. A, nie będę tego komentował. Jest potężna brzana. Piękna brzanka. Żeby się zara nie rozpędziła w tym nurcie. Wow, wow. Ale pan. O, ale piękna 70. Piękna, ogromna 70. Ale brzanisko.
Ogromna, ogromna. Będzie lepiej niż 70. Jest! Patrzcie na to! Patrzcie na tego potwora! Na to się ustawiałem normalnie, już chyba nie wiem, od tygodnia. 80, normalnie 80. Szybko szmatę namoczymy, żeby nie obeschła. Zaraz ją wyczepimy. Piękna Barbara strzeliła na Invandera, a samego nurtu. W końcu się udało normalnie, po tygodniu poszukiwań. Szybkie jeszcze mierzenie na ławeczce, tak dokładnie, żeby było. Tak, 76 cm. Dobra, wypuszczamy kochaną. To jest królowa rasy. To jest właśnie królowa rasy. Rzeczna lokomotywa. No. Ale poszła. Poszła jak Pershing. Masakra. O, w końcu się udało. Po pięknej akcji ostatnio co miałem, też gdzieś tam wam wkleję film, której brzanki nie wyciągnąłem. Tak podejrzewałem, że mogła mieć 80 cm, ale mi się zdaje, że nie miała chyba 80. To była podobna walka, coś jak do tej, nie? Ależ teraz się przygotowałem. Wziąłem grubszą plecionkę, wędkę wziąłem mocniejszą i na Zuma Mikado do 30 gram. Tamten już kijek fajny, ten faworyt, co nim łapałem, ale już sobie nie dawał rady, nie? Z takimi większymi rybami już widziałem, że się męczyłem z tym sandaczem, dlatego teraz wziąłem coś mocniejszego do 30 gram, bo to jednak w tym nurcie tą rybę pociągnąć do tego pontonu, to jest jakiś normalnie obłęd, nie? W ogóle stamy to inaczej, jak zatniesz tą rybę, możesz sobie wejść w klatkę, na spokojną ją wodę wholować, a tu cały czas walczysz i z rybą, i z nurtem. Do tego jeszcze trzeba ją wprowadzić w podbierak od ogona, nie od mordy, bo już raz tak miałem w filmie chyba sprzed 2 lat, że woblery mi się zaczepiła o siatkę podbieraka, dlatego teraz rybę trzeba podbierać ładnie, ładnie od ogona, nie? Ona musi po prostu sama wpłynąć sobie do podbieraka, tak ją trzeba ustawić. Ale fajnie się zaczęło. Zobacz, takiego garbola z 30 parę centymetrów w pierwszym rzucie. No i który? 4., 5. rzut. Samo koryto, z samego koryta wobler lekko zwachlarzował. Buch, piękne uderzenie. Mamy to, walczymy dalej. Plan minimum wykonany. Jest druga.
kotwica w górę. Płynę za nią. Piękna ryba. Poszła. Spięła się. Ale chyba była podhaczona. Aj. Kolejna.
80. Piękna 82, ale hukła. O, masakra. Dobra, wypuszczamy rybę. Nie będziemy jej męczyć. Poszła pięknie, pięknie odpłynęła, ale musiałem trochę powachlarzować w 3 minuty, bo wymęczona była strasznie. Nowy rekord, 82. W końcu mogę się normalnie wygadać, nie? Sorry, że tak podczas holu nic tam nie mogłem komentować, ale kurde, dzisiaj jest niedziela. Ludzi się tyle zbiegło na brzegu, gdzieś tam dwie tamy dalej ktoś łapał. Naprzeciwko mnie akurat ktoś tam też łapał i nie chciałem robić przypału za dużego, bo po co mają widzieć, wiecie, jak to jest w Polsce. Mięsiarzy nie brakuje, nie? Zaraz się popatrzą jeszcze gdzie, co, jak, że ładna ryba, no to już w ogóle będzie okupowane na sery, płatki owsiane i inne tam raki i przysmaki. No ale dobra, do czego dążę? No piękna ryba, 82 cm, huknęła na Andrzejka, tego co z nim na sumy jeżdżę, na bamboryły, woblera. Takie rękodzieło, on robi takie piękne woblery też, ale on robi tylko na własny użytek, nie robi do sprzedaży ani nic, nie. No hukła na tego i ja pierniczę, ale powiem wam, że te ryby to są w ogóle się nie płoszą, nie. Tutaj łapię na takiej teraz rafce, można powiedzieć, ala kamienie rozsypane, no jak przypływam, to silnik muszę do góry podnosić, bo po prostu aż haczę śrubą, nie. No i ile no? Z 3 minuty przed tą 80 miałem za płetwę grzbietową taką, nie wiem, 72, 70, nie wiem. No i wyciągnąłem kotwicę, wpłynęłem za nią na następną tamę. Przepłynęłem sobie przez tą rafę normalnie, tam gdzie właśnie mam brania, gdzie rzucam, nie? No i co, spięła się ta podczepiona za normalnie było, nie wiem, czy na filmie będzie widać, za płetwę grzbietową, za samą górę była zaczepiona kotwiczką. No i co, no podpłynęłem, no trzeci rzut. I jeszcze mało tego, na włączonym silniku, na odpalonym silniku podpłynęłem, hałasu narobiłem, falę wielką, rzuciłem cumę, napiłem się wody, trzy rzuty, bach, 82 cm. Te brzany to są jednak fajnie, bo się tak nie płoszą, nie? Ale coś pięknego. Normalnie takie dni jak teraz to się chyba zdarzają raz w życiu, nie? No, no piękne trzy ryby, jedna tam podczepiona, no to się nie liczy, ale 76 cm i 82.
82 cm to już jest spełnienie moich marzeń, tak jak złapanie suma 200+, to już w brzanach jesteś spełniony na pewno, nie? To nie znaczy, że nie będę ich dalej łapał, bo będę łapał, bo teraz będę dążył do 90, a wierzę, że u mnie na odcinku są takie 90, bo coraz częściej się zdarzają takie po 85-84 cm, to i tak samo pewnie 90, nie? No coś pięknego, no bardzo ciężko wyciągnąć tą rybę w tym nurcie. Kurde, kotwiczki znowu porozginane, no ale co zrobi się, no nie założy się mocniejszych, bo po prostu mocniejszych nie ma, no to taka natura tej ryby, można mieć wędki, nie wiem, do 30, 40, 50 gram grube plecionki, no ale co z tego, jak te kotwiczki, to są 12 kotwiczki, nie, to już z chudego druta, no już grubszego druta nie ma, no trzeba jakoś to pomału je mielić, z 6 minut walki, 10 razy minut walki, bo no na wydrę nie ma co, no bo rozegnie się kotwica, no i koniec, i po rybie, nie, no ale coś pięknego. Dobra, walczymy dalej, bo to co, to dopiero pół dnia minęło, nie? Ale już mogę jechać do chaty. Już jestem spełniony, mogę jechać do domu, nie? Ale nie poddajemy się, walczymy dalej. Może będzie hat-trick, jak Lewandowski wczoraj z Schalke. Gelsenkirchen. Na razie. Na jakie woblery łapać? Zaraz będzie pewnie wiele komentarzy, jakie woblery stosować na brzane, nie? Ja wam powiem, na jakie ja łapię, jakie mi się sprawdzają, bo wiadomo, woblerów jest pełno, są lepsze i gorsze. Ja no, nie będę oceniał wszystkich, ale powiem wam, na co ja łapię i co mi się sprawdza, nie? To tak, kosiory od Siemsona. Wiem, że Siemek w tym roku też miał potężną brzanę, 70 parę centymetrów właśnie na kosiora. Ja tak samo miałem ogromną brzanę, na moje oko to była 80, tam może wkleję urywek, jak ją holowałem, nie? No to kosiory właśnie mi się sprawdzają bardzo dobrze, nie? Harpagan też od Siemka. Super wobler, taki większy troszkę, taki kurde a la kiełbik w różnych kolorach, nie, no ten fajny jest, taki zielony, no kurde, no rewelacyjny, nie. Tu też od Siemsona, taki kurde, tego nazwy nie pamiętam, ale też bardzo fajny woblerek. Andrzeja woblery, no te są niestety nie do kupienia, bo to są jego takie rękodzieło, nie? Wiadomo, Andrzej jest złotnikiem, ma łapę do takich rzeczy, do wahadłówek, do woblerów, no. Ten już taki jest stary, oklejany szmatą jakąś, kurde, no coś pięknego, no na tego właśnie dzisiaj walnęłem tą 80, nie? No przepiękny wobler, nie? Muszą być głęboko schodzące, bo trzeba tymi woblerami schodzić do samego dna, tak? Dla mnie wobler jest dobry, który jak czuje kamienie, jak czuję pod nim kamienie, to już dla mnie jest rewelacja, to już jest połowa sukcesu, żeby zeszedł do dna i żeby było czuć kamienie, nie? Invandery Dorado, no to już jest killer, no to jest killer chyba no mogę powiedzieć, że najlepszy, no mogę stwierdzić fakt, że Dorado Invander jest jednym z najlepszych woblerów, nie? Na brzany, nie? No to już jest klasyka i to trzeba mieć w pudełku. No i hornety, tak samo. Ja na hornety akurat brzany nigdy nie złowiłem, ale Andrzej bardzo dużo łapał na hornety, nie? Taki raczek, salmo hornet, jakiś okonek.